Mamo, mam chłopaka. Chciałabym, żebyś go poznała. Piszemy do siebie od pół roku. Jutro zobaczę go pierwszy raz. Film Zbliżenia jest zdecydowanie rewersem naszego pierwszego filmu Pręgi, który opowiadał o niedoborze miłości. Natomiast Zbliżenia są filmem o nadmiarze miłości. Chodziło nam o to, żeby zadać takie pytanie, czy w ogóle można kochać za bardzo. Tutaj bohaterkami uczyniliśmy dwie kobiety. Jest Marta, która ma mamę, która szalenie ją kocha, ale ta miłość jest również taką miłością bardzo osaczającą, miłością, która nie pozwala na budowanie przez Martę swojego własnego związku z mężczyzną, który właśnie pojawił się w jej życiu. Kto pisał listy dla Piotra Paprockiego? Czekam na korytarzu. Bardzo bym chciała, żeby ludzie mogli przejrzeć się w tym filmie jak w lustrze. Jest to zdecydowanie film dla matek i córek. Chciałam, żeby był to też film o miłości mężczyzny do kobiet. Pisząc z Wojtkiem Kuczokiem ten scenariusz, bardzo chcieliśmy poruszyć jakąś społeczną dyskusję. Wręcz chcieliśmy, żeby ten film wbił kij w mrowisko i z jednej strony, żeby to była dyskusja na temat miłości, na temat tego właśnie, czy miłość może być niszcząca, czy może być uzdrawiająca, ale z drugiej strony no, też chcieliśmy opowiedzieć właśnie o tym, czego nie widać, że pewnych rzeczy czasem nie zauważamy, albo będąc zbyt skupionym na sobie, albo po prostu nie chcąc pewnych rzeczy widzieć. I wydawało mi się, że to, co będzie najciekawsze w tym filmie, to będzie tajemnica. I tak staraliśmy się z Wojtkiem ten film budować, żeby on gęstniał. Martusiu, odbierz, tu mama. Martusiu, odbierz, tu mama. Martusiu, odbierz, mama. Masz, dzwoń do mamusi. Zbliżenia nie są na pewno czystą fikcją. To jest historia, która miała swój początek w rzeczywistości. Mam nadzieję, że ludzie po prostu będą czuli, że to jest historia szczera, że ona jest po prostu opowiedziana z głębi serca. Uwolnij nas od siebie. Nazywam się Magdalena Piekosz i jestem reżyserem filmu Zbliżenia, na który bardzo serdecznie zapraszam Państwa do kina.